No witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy na 17. spotkaniu motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim. Spotkania motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęły się w 2007 roku. Pomysł narodził się na 6. rajdzie katyńskim. Koledzy chcieli, żeby pokazać im kopalnie, a równocześnie pokazać kresy południowe, bo jeździmy jako rajd katyński przede wszystkim na kresy wschodnie, do Katynia, Ukraina, no oczywiście w tej chwili od 2019 roku praktycznie rajd bardzo mało jedzie na wschód. W zeszłym roku byliśmy na kresach północy, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, plus jeszcze Finlandia turystycznie. W tym roku rajd katyński, zachęcam wszystkich motocyklistów do zapisywania się. Rajd katyński jedzie na Normandię, jako że jest 80. rocznica lądowania. My w tym roku w programie przede wszystkim mamy 105. rocznicę konfliktu czechosłowacko-polskiego w 1919 roku w styczniu, 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 150-lecie urodzin Wincentego Witosa. Stąd właśnie zaczęliśmy w Gliwicach, w radiostacji, poznaliśmy przebieg, zapoznaliśmy się z tak zwaną prowokacją gliwicką, która poprzedziła wybuch II wojny światowej. Wczoraj byliśmy w Gródku na Zaolziu, gdzie przebywał Wincenty Witos. Jest tam pomnik upamiętniający to zdarzenia. Zresztą Wincenty Witos w Czechosłowacji przebywał od 1933 do 1939 roku, ale tu na Zaolziu przebywał też kilka dni czy kilka tygodni, gdzie leczył się u pana Kalety, u zielarza, bo miał problemy zdrowotne, bardzo mu pomógł. W każdym razie taki temat wczoraj był. No dzisiaj jesteśmy w Cieszynie, z reguły w soboty zawsze w Cieszynie. Byliśmy na Kotenszyńcu, właśnie tam pod tablicami katyńskimi. Spotkaliśmy się z rodziną katyńską. W tej chwili jesteśmy pod Ślązaczką, złożyliśmy również wieniec śląskim legionistom. Natomiast w tej chwili będzie oprowadzanie przewodnictwem pana przewodnika. Także to koledzy są z całej Polski, jak zwykle. Jest bardzo dużo nowych, bo z reguły jest około 20%. W tym roku przyjechało około 30% nowych uczestników. Także mam nadzieję, że nie pierwszy i nie ostatni raz przyjechali. W każdym bądź razie spotkania się cieszą coraz większą popularnością. Dzisiaj wiem, że również jest zlot motocykli i samochodów na rynku, więc będzie dodatkowa atrakcja, która nie była w planie, ale będzie. Także jeszcze dzisiaj jedziemy do Skoczowa na groby właśnie poległych w czasie konfliktu czechosłowacko-polskiego w 1919 roku. Tam wiele informacji udzieli nam pani Halina Szotek, pani historyk zaprzyjaźniona z nami już od dłuższego czasu, która po prostu przybliży ten przebieg tego konfliktu. Później mamy mszę świętą w Domu Opatrzności u sióstr służebniczek, które prowadzą dom dla osób niepełnosprawnych, i dzieci, i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Tam od zeszłego roku będziemy się starać co roku być i również złożymy kwiaty naszym bohaterom pod pomnikiem w Skoczowie. No i to będzie dzisiejszy koniec praktycznie uroczystości. Nasze spotkanie jest bardzo dynamiczne, ponieważ ciągle dojeżdżają. Dzisiaj dojadą 19 osób z rajdu motocyklowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Wschód-Zachód Rafała Lusiny. Rajd szlakiem, to jest drugi rajd szlakiem Powstań Śląskich. Będą dzisiaj z nami, dołączą właśnie w Skoczowie i później będziemy nocleg jak zwykle, korzystamy z gościnności pensjonatu Groń, który i oczywiście Zagronia też, bo tam mamy park wodny, w tej chwili rozbudowywany. Widzę, że bardzo dużo się dzieje tam w tym rejonie i zapraszam też również wszystkich do Zagronia. Dziękuję bardzo.